Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kolejne najważniejsze cytaty z Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, których jeszcze niejednokrotnie ktoś będzie cytował. Styl tego odcinka jest już chyba znany, po prostu przytoczę jakiś cytat z Naruto, a później postaram się wyjaśnić, co moim zdaniem może to oznaczać. Jeśli nie oglądaliście pierwszych cytatów, to zapraszam do nich teraz. Madara Uchiha. Ten świat jest pełen rzeczy, które nie pójdą po twojej myśli. Im dłużej żyjesz, tym bardziej uświadamiasz sobie, że rzeczywistość jest stworzona jedynie z bólu, cierpienia i pustki. Co tutaj dużo mówić? Jest to ponownie cytat, który na pierwszy rzut oka jest bardzo depresyjny, a jednocześnie dość prawdziwy, ale oczywiście wszystko zależy, w jakiej aktualnie jesteś sytuacji. Madara w tamtym czasie prawdopodobnie głęboko wierzył w to, co mówił i wcale się nie dziwię, bo ja też byłem niejednokrotnie w takich beznadziejnych sytuacjach, w których śmiało bym się pod tym podpisał. Na pocieszenie tylko powiem, że ten cytat, choć uważam, że jest mocno prawdziwy, tak nie powiedziałbym, że składa się jedynie z bólu, cierpienia i pustki, bo to oczywiście w życiu każdego człowieka prędzej czy później się pojawi, ale może również się pojawić radość czy spełnienie, więc ktoś, kto to mówi, najpewniej również po prostu stracił wiarę, że kiedyś będzie lepiej. Haku. Gdy osoba ma coś ważnego, co chce chronić, wtedy staje się naprawdę silna. To jest kolejna, mam wrażenie, oczywista rzecz, ale to nie zmienia faktu, że raczej nikt nie wypowiada takich zdań codziennie, więc warto sobie to zapamiętać i przemyśleć. Myślę, że słowa, które Haku wypowiedział bardzo wcześnie w anime, jest prologiem do tego, co później zobaczymy w tej serii, ponieważ niejednokrotnie ktoś stawał w obronie jakiejś drugiej osoby, czy czasami nawet rzeczy, by ją chronić nawet kosztem własnego życia. I to nawet nie wydaje się tak odległe, bo czy trudno wyobrazić sobie sytuację, w której rodzic jest gotów iść do niewoli, pod warunkiem, że jakieś złe osoby zostawią ich dziecko w spokoju. Takich przykładów można by wymieniać na pęczki. Itachi Uchiha. Ludzie nie płaczą, bo są słabi, płaczą, bo byli silni zbyt długo. To już jest cytat bardziej skomplikowany, ponieważ z pewnością znajdą się osoby, które płaczą przy każdej możliwej okazji, ale słowa Itachiego tak czy siak nie wydają się w żaden sposób fałszem. Z płaczem jest już tak, że bardzo często pękamy w momencie, w którym stresu, smutku czy jakichkolwiek negatywnych emocji jest już za dużo. Dosłownie wtedy, gdy powstrzymywaliśmy się od płaczu zbyt długo i w końcu trzeba dać sobie chwilę poszlochać. Dlatego też uważam, że słowa Itachiego były prawdą, bo nie ma nic trudnego w płaczu, ale to, jak często to robimy, po części definiuje to, jak rodzimy sobie z tymi wszystkimi trudnościami życia. Czym rzadziej, tym po prostu jesteśmy, nazwijmy to, otwarci. Naruto Uzumaki. Gdy ponosisz porażkę, musisz wiedzieć, jak do niej doszło, aby być lepszym. Nie powiem. Znowu mam wrażenie, że mówimy o bardzo, bardzo oczywistych rzeczach, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, hej, ile razy było tak, że coś mi się nie udało, a jednocześnie nawet nie próbowałem przeanalizować, dlaczego to się stało, tylko machałem ręką, uznając, a tam. Słowa Naruto są tutaj bardzo dobrą lekcją, którą w miarę możliwości każdy z nas powinien wcielić w życie, dzięki czemu będziemy po prostu lepszymi ludźmi dla samych siebie, ale też dla innych. Nieważne, czy nie udało ci się dostać wymarzonej pracy, czy zerwała z tobą dziewczyna, warto by się zastanowić, dlaczego tak się stało, gdzie popełniliście błąd, a co zrobiliście dobrze. I oczywiście tam, ziomy, nie przesadzajcie z tym, bo później się zamęczycie własnymi myślami. Jiraiya. Twój dom jest tam, gdzie ktoś o tobie myśli. Z cytatami jest już tak, że jeśli ich używamy, to są dla nas zrozumiałe, ale jednocześnie przynajmniej ja jestem zbyt głupi, żeby skonstruować takie zdanie, które jest prawdziwe, proste, a jednocześnie można by na jego temat rozmawiać godzinami. W słowach Jiraiya jest zawarta myśl już dość klasyczna, a mianowicie to, że dom w tym przypadku nie chodzi o budynek, to miejsce, w którym jest osoba lub osoby, które na ciebie czekają, bo czym jest życie w willi za miliardy, jeśli mieszkasz tam sam, w porównaniu z mieszkaniem na 40 metrach kwadratowych z ludźmi, z którymi chciałbyś lub chciałabyś spędzić resztę życia. Ponownie, szacun za wymyślenie takiego zdania, które jest strzałem w dziesiątkę. Sai. Uśmiech może wydostać cię z ciężkiej sytuacji, nawet jeśli jest fałszywy. Nie będę kłamał, nie jestem typem osoby, która się bardzo często uśmiecha, ale rozumiem to, co Sai chciał przez to powiedzieć. Mianowicie, chodzi o to, aby pomimo trudności, jakie nas spotykają na co dzień, starać się uśmiechać.
Ludzki mózg jest na tyle śmieszny, że może uwierzyć w kłamstwa, które sami sobie narzucamy, a przecież znacznie łatwiej będzie nam przejść przez ciężkie czasy, uśmiechając się, niż siedząc w kącie i płacząc, jakie to życie jest niesprawiedliwe. No jest, trzeba się z tym pogodzić. Dlatego w miarę możliwości starajcie się uśmiechać, tylko nie w poniedziałki o 8 rano na środku rynku, bo w Polsce to oznacza, że coś jest z wami nie tak. Gara. Nikt nie jest w stanie pokonać samotności, dlatego wybierze obecność nawet najgorszego człowieka. Do tego cytatu można przejść bardzo analitycznie. Jesteśmy stworzeniami stadnymi, więc jedną z najgorszych rzeczy, jaka może nam się przytrafić, to właśnie samotność. Nie dziwię więc chyba nikogo, że już lepiej mieć przy sobie nawet okrutną i złą osobę, niż nie mieć nikogo. I to wszystko nawet jeśli mamy świadomość, jaka zła ona jest. Będąc młodszym, użerałem się z depresją i czułem się sam, a nawet pomimo tego, że wręcz nie chciałem sobie pomóc i nie chciałem z nikim rozmawiać, to i tak to robiłem całkowicie nieświadomie, bo gadałem czy pisałem z ludźmi z internetu, których do dziś nigdy nie widziałem, ale przynajmniej w tamtym momencie mogłem powiedzieć, jak się czułem i zostałem zrozumiany. Niektóre z tych osób były straszne, uwierzcie mi, ale i tak wolałem ich towarzystwo, niż nie odzywać się do kompletnie nikogo. Obito Uchiha. Moment, w którym ludzie poznają miłość, ryzykują nanoszenie ze sobą nienawiści. To oczywiście mocno odnosi się do samego Naruto i Sharingana, ale dało nam również niejednokrotnie do zrozumienia, że wcale nie musi chodzić o Sharingana, bo kto z nas nie potrafi wyobrazić sobie sytuacji, w której kocha jakąś osobę, ale inny człowiek zrobił jej krzywdę. Nie trzeba chyba nikomu wmawiać, że w większości przypadków z automatu znienawidzimy tą osobę. Obdarowując jakiegoś człowieka miłością, niejako automatycznie wszystkich przeciwników stawiamy na pozycji, w której bardzo łatwo jest go znienawidzić. Takich przykładów można podawać masę z prawdziwego życia, ale też z Naruto. Bo co zrobił ten Obito, który wypowiedział te słowa? Zakochał się w Rin, a po śmierci znienawidził dosłownie cały świat i mam wrażenie, że większość się temu zupełnie nie dziwi. Itachi Uchiha. Ludzie żyją swoimi życiami przypisanymi do tego, co akceptują jako poprawne i prawdziwe. W taki sposób definiują rzeczywistość. Lecz co oznacza być poprawnym i prawdziwym? Jedynie niejednoznaczne pojęcia. Ich rzeczywistość może być w całości iluzją. Ostatni cytat pozwoliłem sobie przytoczyć od tej samej osoby, która już dzisiaj była. Oczywiście to wszystko może się odnosić bezpośrednio do Naruto, bo kwestia genjutsu, kontroli innych za pomocą manipulacji i tak dalej, ale można z tego również wyciągnąć komentarz do dzisiejszych czasów. Weźmy jeden przykład z wielu. Media społecznościowe. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, jaka jest do końca rzeczywistość i jest to tylko iluzja pod nasze upodobania. Brzmi znajomo? W naszym internetowym świecie algorytm proponuje nam to, co chcemy na podstawie tego, co oglądaliśmy, a nawet są plotki, że nasze telefony nas podsłuchują i później wyświetlają nam rzeczy, o których mówiliśmy. Brzmi to trochę jak nieskończone Tsukuyomi. Choć oczywiście system ten jest bardzo wydajny, to powoduje, że każdy z nas ma jakąś bańkę informacyjną, z której bardzo ciężko się wydostać i poznać opinię tych drugich, więc całkiem możliwe, że ja w tym filmiku nie powiedziałem dosłownie nic, co by miało jakąś wartość, ale jest to wam podsuwane, bo już mnie oglądaliście. Tymczasem osoby bardziej wartościowe gdzieś tam nadal próbują się przebić. Podsumowując, to już drugi odcinek z cytatami, a byłem w stanie ich znaleźć ponownie bardzo dużo, a spokojnie znajdzie się ich jeszcze więcej, ale starałem się, by nie brać dwóch cytatów o podobnym znaczeniu lub o tej samej osoby, z jednym małym wyjątkiem. Odnoszę wrażenie, że nie tylko w Naruto tak jest, że biorąc zdania bohaterów i rozkładając na czynniki pierwsze, można wyciągnąć dużo wartościowych treści, ale są tam one bardzo często eksponowane i to bardzo dobrze. Tak czy siak, to już tyle. Może wy znacie jeszcze jakieś fajne cytaty? Pochwalcie się w komentarzach. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!